Cześć kochani, ja jestem Talix i witam was w kolejnym odcinku z Blogstar Planet. I w tym odcinku będę testowała nowy pakiet. Jak widzicie, jestem na koncie Miss Ariany, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję ci, że użyczyłaś mi konto właśnie na ten odcinek. I przetestujemy sobie nowy właśnie pakiet sezonu 7. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam was do oglądania. Okej, moi drodzy, więc jako pierwszą rzeczą, jak sami widzicie, mam teraz motyla i ten motyl, powiem wam, że bardzo mi się właśnie podoba. Gdy zobaczyłam ten pakiet, to moją uwagę od razu przykuł ten duży motyl. Bardzo mi się podobają generalnie te skrzydła i to, jaką on ma fajną animację. Jak sami widzicie, tutaj na skinie wygląda on bardzo ładnie, te nogi są jeszcze bardzo fajnie zrobione. No i powiem wam, że te skrzydła są naprawdę dosyć spore, ale bardzo wygodnie mi się generalnie nimi skacze, więc obstawiam, że na parkurach może być trochę ciężej właśnie grać na nich, a z nimi właśnie, ale tak ogólnie to wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko jest ta część dolna. Na skinie wygląda naprawdę bardzo ładnie, więc głównie wam powiem, że polecam wam tą część dolną. I przechodzimy sobie do kolejnej części dolnej, zbudujemy sobie tak na szybko jakiegoś skina. No i sami spójrzcie, kolejną częścią dolną, którą będziemy testować, będzie to, moi drodzy, oto te skrzydła. Dobra, więc wybierzemy sobie skina na pierwszy, lepszy, nie wiem, jakiś bierzemy sobie tutaj, niech będzie ten biały, nie będzie to trochę pasowało, ale dobra, zrobimy tak bardziej pod moją kolorystykę kanału, więc dobra, postawimy sobie, chyba jest równo, dobra, zmienimy tutaj jeszcze właśnie kolor Arianie, żeby nie psuć jej ścianki, bo ona ma taką czerwoną, a my zrobimy czarny i w sumie możemy napisać, że Tutalix pozdro czy coś takiego, zostawimy tutaj Arianie i dobra, więc zapisujemy to sobie. Okej, moi drodzy, zrobimy sobie tutaj jeszcze takie zdjęcie, żeby jej nie psuć tej ścianki właśnie, bo ma bardzo ładnie zrobioną i tak już jej popsuje kolorystyką tego skina. No ale dobra, robimy właśnie. I dobra, moi drodzy, powiem wam, że pierwsze wrażenie jest naprawdę takie dla mnie wow, bo skrzydła mają bardzo fajną animację i jak widzicie, tutaj na skinie właśnie nogi się niestety nie ruszają i to jest jedyny minus. I pozdrawiam generalnie tutaj osóbki, które skomentowały właśnie na Arianie ścianki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i tutaj jak widzicie, te stopy właśnie się nie ruszają i to jest ten minus. Ale powiem wam, że tak szczerze, bardzo ładne są te skrzydła. Myślę, że mogę je ocenić tak 7 na 10. Myślałam, że będą troszeczkę lepsze, ale mi się bardzo podoba ogólnie pakiet póki co. No i dobra, moi drodzy, naprawdę powiem wam, że świetne są te skrzydła. Na skinie wyglądają bardzo ładnie, tylko gdyby te nogi miały jakąś animację, byłoby chyba już moim zdaniem dużo, dużo lepiej, ale myślę, że również właśnie na parkurach będzie się wygodnie grało. No i dobra, został nam jeszcze zwierzak i klozek do przetestowania, więc czekajcie, musimy tak, gdzie jest ten zwierzak? Serio? A dobra, on jest tu na początku. No i dobra, moi drodzy, spójrzmy sobie na niego, jak on w ogóle wygląda. Ej, jaki słodki. Ariana chyba zmieniła tutaj kolor, bo nie pamiętam jaki on miał, chyba różowy, ale bardzo ładny jest ten kolorek, też mi się właśnie bardzo podoba. To jest bardziej taki czerwony, jasny, pastelowy, bardzo ładny właśnie. Ja nie wiem za bardzo co to jest, chyba królik? Ale zanim to przetestujemy, pójdziemy na początek zrobić sobie właśnie czat, na którym postawimy ten klocek, który był również w pakiecie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio w ogóle dodali klocek do pakietu, więc naprawdę zdziwiło mnie to. No i dobra, moi drodzy, zmienimy sobie tutaj szybko kolorki, zrobimy je czarne, bo będzie po prostu najlepiej widać wszystko. No i dobra, postawimy sobie tutaj czarne. I najważniejsze, czyli postawimy ten klocek i jest to właśnie klocek ul. No i dobra, postawimy sobie tak warstwą może paski, żeby nie było tego też za dużo i postawimy sobie to tak, w ten sposób. Dobra, byle jak to robimy, byle by było. No i dobra, postawimy tutaj jeszcze i jest git. Zapisujemy sobie i możemy napisać w sumie, że nagrywam w nawiasie Talix. I pozdro możemy również tutaj napisać, no bo czemu by nie? Ale usunę pewnie ten czat, potem nie będę zaśmiecać tutaj właśnie ścianki. No i dobra, wchodzimy sobie na niego. Czekajcie, gdzie on jest? A dobra, tutaj mamy ten czat. No i dobra, lecimy sobie tam i sprawdzimy, co ten ul potrafi takiego. Okej, wygląda bardzo fajnie. O kurde, ej, ładne to jest, wam powiem tak szczerze. Bardzo ładnie ten ul się prezentuje. Już widzę, ile będzie tego na czatach po prostu. Będzie na pewno dużo tego, ale ładny klocek. Tak szczerze wam powiem, że nie spodziewałam się, że będzie on tak wyglądał właśnie. Bardzo ładnie jest on zrobiony. Wow, nie spodziewałam się takiego... Co? Ej, on zabiera HP chyba. O kurde. O kurde, fajne to jest, nie spodziewałam się w ogóle tego, że to zabiera HP, o kurde. Ej, fajne to jest i spójrzcie, nie możemy przez to przejść. Myślałam, że to będzie takie, że możemy przejść normalnie przez ten ul. Możemy tylko właśnie przeskoczyć, ale żeby tak przejść, to nie da się, wow. Spójrzcie, jak to wygląda z innej perspektywy.
Bardzo ładnie jest ten ul w ogóle zrobiony, świetny jest ten klocek i zdziwiło mnie to w ogóle, że dodali do pakietu klocek, bo nie pamiętam, kiedy był ostatnio klocek, ciągle był właśnie tła zazwyczaj zamiast klocków. Więc powiem wam, że Blockstar Planet mnie akurat w tym sezonie mnie bardzo zdziwiło, zwłaszcza jeżeli chodzi o pakiet, nie spodziewałam się takiego czegoś i został nam jeszcze do przetestowania ten zwierzak, który musi się przejść niestety po trawie, więc chyba wydaje mi się, że musimy niestety zmienić sobie ten świat po prostu. Pójdziemy gdzieś, gdzie jest trawa, no bo chyba jak jest takie czarne, no to się nie zalicza niestety, więc dobra, musimy niestety stąd wyjść i pójdziemy sobie szybko na jakiś czat z trawą i wydaje mi się, że będzie to właśnie miasteczko, no bo ponieważ tam będzie chyba najszybciej. Dobra, okej, lecimy sobie szybciutko na czat i bierzemy miasteczko, no i dobra, czekajcie, a tutaj jest, wchodzimy sobie w to miasteczko, no i sprawdzimy, czy zaliczy mi w ogóle właśnie ten poziom. Szkoda, że od drugiego poziomu dopiero może być, właśnie animacje mogą być. Powinny być od pierwszego od razu. No i dobra, lecimy. I tutaj, czemu nie chce mi to zaliczyć? No kurde. No co jest? No przecież ja patrzcie, ile ja już z tym chodzę. No czemu to mi nie zalicza? No co jest z tym? No kurde, serio. Chyba będę musiała zmienić po prostu świat zaraz. Damy jeszcze szansę temu. No kurde, czemu to nie chce mi zaliczyć tego poziomu? Nawet jak się zatrzymałam, nie chciało. Czemu? Kurde, no nie wytrzymam. Dobra, moi drodzy, po paru minutach udało mi się w końcu i ma już ten poziom drugi. Musiałam iść po prostu do Nexusa i tam mi zaliczyło. No i sprawdzamy jego animację. Bierzemy pierwszą jakąś lepszą. Wow, ej, mega. Sprawdźmy sobie to. Ej, jakie to jest słodkie. Mega mi się podoba ten zwierzaczek. Co? O kurde, co to było? Ej, mega, naprawdę. Spójrzcie, jak on słodziutko macha. Kozak to jest. Co? O kurde. Ej, nie spodziewałam się takiego efektu, że to będzie miało taki efekt, ale mega ma animację. Ej, ta animacja z tęczą wygrywa wszystko. Ej, spójrzcie, jakie to jest słodziaśne i czas ma animację z tęczą. Oh my god. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajny ten zwierzak, więc moi drodzy, oceniam zwierzaka 10 na 10 i jak najbardziej polecam wam ten pakiet. Jest naprawdę, naprawdę kozacki. I moi drodzy, dotrwaliśmy do końca tego odcinka. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Możecie tutaj Arianie wysyłać właśnie uśmiechy, żeby dobiła sobie 113 poziom. Oraz możecie tutaj, nie wiem, używać sobie jej skiny, bo bardzo ładne buduje. No więc moi drodzy, jestem naprawdę zaskoczona tym pakietem, jak najbardziej wam go polecam. Dziękuję wam za oglądanie, no i cześć!